najbliższej winotece. Najserdeczniej witam widzów Wilnoteki w nowym roku, oby był dla nas wszystkich jak najlepszy. I zapraszam na podsumowanie jeszcze tego minionego roku, bo był to rok szczególny dla Polaków na Litwie. Był to rok romantyzmu polskiego, czyli dwusetlecia balady romansów, rok Józefa Mackiewicza, o którym za chwilę porozmawiamy z naszym gościem. Był to też rok sukcesów i porażek, które warto przypomnieć. Walenty Wojniło, zapraszam do Wilnoteki. Za chwilę w TVP Polonia i w streamingu. Najserdeczniej witam widzów Wilnoteki w nowym roku, oby był dla nas wszystkich jak najlepszy. I zapraszam na podsumowanie jeszcze tego minionego roku, bo był to rok szczególny dla Polaków na Litwie. Był to rok romantyzmu polskiego, czyli dwusetlecia balady romansów, rok Józefa Mackiewicza, o którym za chwilę porozmawiamy z naszym gościem. Był to też rok sukcesów i porażek, które warto przypomnieć. Walenty Wojniło, zapraszam do Wilnoteki. Początek ubiegłego roku przyniósł Polakom na Wileńszczyźnie długo oczekiwany sukces. Z martwego punktu ruszyła wreszcie sprawa oryginalnej pisowni polskich nazwisk. Sejm Litwy zgodził się na używanie liter nieobecnych w litewskim alfabecie, czyli W, X oraz Q. Uproszczono także system zmiany nazwiska, zezwolono na podwójne spółgłoski jak w imieniu Anna. Jednak zdaniem liderów polskiej społeczności był to sukces połowiczny. Wciąż nie ma zgody na zapis polskich znaków diakrytycznych, a nawet decyzja sądu zezwalająca na wpisanie do paszportu polskiego L została zaskarżona przez prokuraturę i cały proces w tej sprawie ruszył od nowa. Sprawa polskich nazwisk pozostaje więc otwarta, a powodem do refleksji może być fakt, że w pierwszym półroczu działania nowej ustawy o zmianę nazwiska zwróciło się zaledwie kilkaset osób. Największy problem polityczno-oświatowy ubiegłego roku wyniknął w rejonie trockim. Po usunięciu polskich radnych z koalicji rządzącej w samorządzie Trock zapadła decyzja o reorganizacji dwóch z czterech ostatnich polskich szkół w tym rejonie. Gimnazjum w Polukniu oraz podstawówka w Starych Trockach miały stać się filiami polskich gimnazjów w Trockach i Landwarowie. Taka degradacja zwykle prowadzi do upadku szkoły. Na nic zdały się protesty lokalnych społeczności, apele władz Polski i zaskarżenia do sądu decyzji trockiego samorządu. Nie udało się zachować polskich klas gimnazjalnych w Polukniu. Obecnie przyszłość szkół imienia Stelmachowskiego w Starych Trockach i Komolowskiego w Polukniu najbardziej zależy od wyników zbliżających się wyborów samorządowych. Nowe władze lokalne zostaną wybrane już w marcu. Mówiąc o szkolnictwie, należy też przypomnieć, że z jednej strony ciosem dla wielu polskich szkół była decyzja ministra oświaty wprowadzająca obowiązkowe minimum uczniów w klasach, co może doprowadzić do degradacji kolejnych szkół, na przykład w rejonie solecznickim. Z drugiej strony za sukces należy uznać decyzję tegoż ministerstwa o przywróceniu egzaminu z języka polskiego na maturze. Od przyszłego roku ma to być egzamin państwowy, ale czy będzie obowiązywał uczniów wszystkich szkół? Jak będzie oceniany i punktowany podczas rekrutacji na studia? To się dopiero okaże. Zasadniczy dla Polaków na Litwie temat szkolnictwa w tym roku wieńczy wileńska filia Uniwersytetu w Białymstoku. Za sukces należy uznać fakt, że po latach przygotowań ruszyła wreszcie budowa nowej siedziby jedynej zagranicznej filii polskiej uczelni. Planowo już za 2 lata ma ona stać się kolejnym ważnym punktem na polskiej mapie Wilna. Do porażek należy jednak zaliczyć fakt, iż mimo gromkich zapowiedzi nie udało się w tym roku uruchomić kolejnego kierunku studiów. Pedagogika ma pomóc rozwiązać problem braku nauczycieli w polskich szkołach, więc oby ruszyła chociaż w tym roku. O sporcie rzadko mamy okazję mówić w Wilnotece, ale do historycznych sukcesów należy zaliczyć pierwszy start Polaka z Wileńszczyzny na zimowych igrzyskach olimpijskich. Karol Dąbrowski z Niemęczyna pojechał do Pekinu z litewską reprezentacją biatlonistów i chociaż trudno było liczyć na medal, to jednak trzymamy kciuki za jego kolejne starty w Pucharze Świata i oby także na kolejnej olimpiadzie. Ważnym wydarzeniem minionego roku było też otwarcie w Wojszyszkach odnowionej szkoły sportowej imienia Antoniego Radkiewicza. W rejonie solecznickim wciąż króluje piłka ręczna, chociaż lokalne gniazdo Sokola dba także o rozwój innych dyscyplin.
cieniu wielkich rocznic przemknęło też wiele innych niezasłużenie zapomnianych. Wiosną minęła setna rocznica Sejmu Wileńskiego, który zadecydował o włączeniu Litwy Środkowej do II Rzeczypospolitej, co zakończyło proces kształtowania odrodzonej Polski. Mimo że większość mieszkańców ziemi wileńskiej stanowili Polacy, władze rodzące się w Kownie Narodowej Republiki Litewskiej uznały tę decyzję za bezprawną, nadal uważając Wilno za swoją stolicę, traktując nie tylko Wileńszczyznę, ale i Suwalszczyznę aż po Grodno jako tereny okupowane. Dla Piłsudskiego była to porażka jego idei odrodzenia Litwy historycznej w federacji z Polską. 155. rocznicę urodzin marszałka uczczono jak zwykle w Zulowie, miejscu jego urodzin na północy Wileńszczyzny. W Ostrej Bramie uczczono natomiast 95. rocznicę koronacji Matki Miłosierdzia koronami papieskimi. Przy tej okazji otwarto dla wiernych i zwiedzających skarbiec na tylach kaplicy z ekspozycją wszelkich wod, które nie zostały użyte do stworzenia nowego wnętrza kaplicy przed bezmala 100 laty. Ruszyła także winda, która pozwoli niepełnosprawnym dotrzeć przed oblicze pani Ostrobramskiej. A propos, odtąd chroni je pancerne szkło. Przedwojenna tarcza jest opuszczana tylko okazjonalnie. Warto odnotować jeszcze jedną rocznicę i wydarzenie w komunikacji między Polską a Litwą. Latem powrócił pociąg Kowno-Białystok, a na święta wznowiono połączenie kolejowe Wilno-Warszawa, akurat w 160. rocznicę otwarcia kolei Warszawa-Wilno-Petersburg, wówczas drugiej kolei w Królestwie Polskim i pierwszej na Litwie, o czym jednak władze obu krajów nie mówiły głośno. Czyżby zawadzał wątek rosyjski? Niestety z geopolitycznych względów dziś z Wilna do Warszawy jedziemy zdecydowanie dłużej niż kiedyś, bo przez Kowno, a nie Grodno. Do tego w Maćkowie z litewskiego pociągu należy przesiąść do polskiego ekspresu Hańcza, który zawiezie nas do Warszawy i nawet do Krakowa. Na szybkie i dogodne nocne połączenia bez przesiadek trzeba zaczekać jeszcze co najmniej parę lat, aż ukończona zostanie kolej Rail Baltica. Swoistym zwieńczeniem roku Józefa Mackiewicza było zorganizowane w ambasadzie RP w Wilnie podsumowanie projektu Lekcje w Mackiewiczówce, który miał pomóc w przywróceniu tego wybitnego pisarza do świadomości młodego pokolenia Polaków na Litwie. W projekcie uczestniczyły szkoły z Wileńszczyzny. Łącznie odbyło się 25 czterogodzinnych zajęć w Czarnym Borze, następnie w Ponarach. Uczestniczyła młodzież szkół, ale również nauczyciele, przewodnicy. Gościliśmy również grupę nauczycieli ze Lwowa. Powieść Droga donikąd od ponad 10 lat jest jedynym dziełem Mackiewicza wciągniętym na listę lektur obowiązkowych w polskich szkołach na Litwie. Nawet poloniści skorzystali z okazji, by lepiej poznać tego mało znanego, a jakże wileńskiego autora. Powstaje, można powiedzieć, tak, cykl scenariuszy, który pomoże poprowadzić lekcje, w których można byłoby naświetlić postać Józefa Mackiewicza i jego twórczość. Na stosunku przykład tego lubią moi przyjaciele Litwini, że on jest sprawiedliwy, jak oni mówią. On wszystkich bije. On bije Litwinów, on bije Polaków, on bije Żydów, on bije Ruskich, on wszystkich nikogo nie oszczędza, więc pod tym względem on też jest bardzo ważny. By twórczość i postać Mackiewicza nie odeszły w zapomnienie, razem z końcem jego roku wrocławski oddział IPN zaprezentował w Wilnie wyjątkowy kalendarz na rok 2023 pod hasłem Wilno Józefa Mackiewicza. Gościem Wilnoteki jest dziś profesor Tomasz Balbus, pracownik wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie profesorze, jest pan jednym z największych specjalistów od wileńskiej AK, ale nie tylko, bo tym razem do Wilna przyjechał pan na zakończenie roku Józefa Mackiewicza. Jak pana zdaniem ten rok minął w Polsce i na Litwie? Polski parlament ogłosił 2022 rok rokiem Józefa Mackiewicza. Dzięki temu można było zorganizować wiele imprez, wystaw, konferencji naukowych Instytutu Pamięci Narodowej. Nakręcił pierwszy film fabularny związany z Józefem Mackiewiczem. Książki są wydawane też, te wznowienia także są rozchwytywane. Także jesteśmy na dobrej drodze do takiej recepcji społecznej twórczości tego wybitnego pisarza. Czy już się zakorzenił także w lekturach szkolnych? Czy to jest w ogóle
pisarz tego powieści, szczególnie te wileńskie, to jest odpowiednia lektura dla młodzieży, bo czasem się mówi, że to jest pisarz dla dorosłych, pisarz wymagający pewnej też wiedzy, orientacji historycznej. W Polsce ze niezrozumiałych względów Józef Mackiewicz nie figuruje na liście lektur szkolnych, a powinien przynajmniej te lżejsze takie prace, może nie monumentalne dzieła, bo młodzi ludzie zaczynają, czy powinni zaczynać recepcję Mackiewicza od mniejszych dział, chociażby Karierowicz, tak? Znakomita powieść taka psychologiczna. Kontra, lewa wolna, dopiero potem raczej bym zalecał przechodzenie do trudniejszych lektur. Nie ma problemu z dostępnością w Polsce książek. Jest problem taki, że one bardzo szybko znikają i potem trzeba robić dodruk tych dzieł. Zresztą podobnie jak książki Sergiusza Piaseckiego, też błyskawicznie znikają z księgarni. To takie jakby dwa powroty z zaświatów tych pisarzy wyklętych przez komunę. Czy właśnie ten rok nie był okazją, żeby tak wprowadzić do szkół, umasowić właśnie może te nakłady jego książek, no i przede wszystkim postawić kropki, bo wciąż on jest próbowany być przedstawiany przez niektóre środowiska jako postać kontrowersyjna. Jest przedstawiana jako postać kontrowersyjna, bo raz był fundamentalnym antykomunistą, za co chwała mu za to. Dwa, nie patrzył na ten świat jako polski nacjonalista, tylko patrzył tak perspektywicznie z lotu ptaków na Europę Środkowo-Wschodnią, na narody i więcej z tego rozumiał, niż jakby patrzył z punktu widzenia tylko polskiego, bo zrozumienie Europy Środkowo-Wschodniej to nie tylko Polacy. Musimy mieć optykę całą i czasami patrzeć też na nasz naród, troszeczkę i znieść Wilno, się ponad podziały. Wilno było chyba takim dobrym miejscem. Ono dawało tą optykę z jednej strony uzależnienia i spojrzenia na państwa bałtyckie, z drugiej strony trochę też na sąsiadów na wschodzie. I Wilno jest znakomitym miastem i Wileńszczyzna jest znakomitym terenem do tego typu obserwacji i potem przekładania tego na twórczość literacką czy naukową, bo to do dzisiaj jest mozaika narodowości. Za Józefa Mackiewicza mieliśmy w Wilnie Polaków, Żydów, Niemców, Rosjan, Białorusinów, Karaimów, no i oczywiście te armie okupacyjne, Tatarzy oczywiście, o których trzeba też powiedzieć, i wojska okupacyjne, więc to nie były takie proste zależności, walki, układy, jak w Generalnej Guberni, gdzie układ był prosty, był Polak, Niemiec, ukrywający się Żyd i w zasadzie poza tym innych opcji narodowych nie było. No tutaj cała ta mozaika narodowościowa występowała w okresie lat wojny okupacji i Mackiewicz to znakomicie pokazał w swoich powieściach, że to nie jest tylko Polak, tak? Że musimy tu patrzeć też na inne narodowości, na innych ludzi. I tu już na chwilę muszę przerwać naszą rozmowę widzów telewizyjnej Wilnoteki. Zapraszamy do internetu na dalszą część rozmowy, oczywiście o naszych wileńskich pisarzach i Wileńskiej Armii Krajowej. Noworoczny koncert zespołu Wilia możemy z kolei uznać za zamknięcie roku polskiego romantyzmu, czyli 200-lecia pierwszego wydania Balet i Romansów. Obok dobrze znanych wilnianom pieśni i tańców narodowych pojawiły się na scenie także mickiewiczowskie postacie. Jak on dla lekka, tak lekkie stroje obwiały postać niebieską. Jest to przede wszystkim koncert dla naszej publiczności, dla naszych kochanych rodziców, znajomych, którzy przychodzą właśnie co roku, więc chcemy, aby te utwory się nie powtarzały. W trochę innym odczytaniu przez zespół, przeplatane recytacją, śpiewem i solo tańcami. Pod muzykę romantyków polskich tego okresu, jak Chopin czy Moniuszko. No i właśnie brzmiały pieśnie na słowa Mickiewicza, Wilia, to, która stała się naszym hymnem już od 67 lat. Tradycja noworocznych koncertów liczy ponad 30 lat. Zrodziła się na fali polskiego odrodzenia końca lat 80. ubiegłego wieku, gdy pod hasłem W rytmie Poloneza i Mazura zaczęto organizować świąteczne spotkania rodaków. Znak, że my jesteśmy dla wszystkich Polaków na Wileńszczyźnie, kiedy jest Wilia, no to znaczy trzymamy się. Noworoczny koncert, to bez niego nie ma nowego roku. Występ Wilii dla mnie jest zawsze świętem, a tak w takim pięknym wydaniu, jak dzisiaj był, bo ten romantyzm pokazać w Wilnie, to też jest bardzo skomplikowanie. Okazja spotkania się z wieloma przyjaciółmi.
byli byłymi wilowcami, sympatykami Wilii. Zawsze zobaczyć miło jest taniec własnych dzieci, którzy też tańczą i bardzo się cieszę tym, że mają taką szansę, mają taką okazję występować na scenie, polskiej scenie. Ja już jestem w zespole prawie 30 lat. Mój pierwszy koncert też był koncert noworoczny. Kończyłam karierę jako tancerka też na koncercie noworocznym. Ta tradycja zespolowa, że co by się nie działo, zespół zawsze na właśnie przededniu Nowego Roku daje swój koncert. Odchodzący rok pożegnano staropolską kolędą, łączącą wszystkie pokolenia Wili. A po koncercie za sceną i w holu Domu Polskiego długo jeszcze brzmiały noworoczne życzenia. Tyle na dziś. Dziękuję naszym widzom za wspólnie spędzony kwadrans. Życzę udanego święta Trzech Króli na Litwie, jak zwykle przeniesionego na niedzielę. I cóż, do zobaczenia za tydzień w kolejnej Wilnotece.